od pasierzy wynik mnie Tarnawatka. Jest impreza bardzo, bardzo udana, a gościmy tutaj wiele zespołów, między innymi Tomaszowski zespół 50+, Kapela Bełżecka, Strongmeni z Wałbrzycha, ludzie przejechali na ciekawy występ. W tej chwili trwa właśnie rywalizacja. Kobieta już tutaj w środku siedzi i ma i zaraz. No mam nadzieję, że podniesie na autorów moje. Myślę, że jakieś brawa tutaj to się należą. Super. 130 kg, także jemu dzisiaj przypadł. Ja zawsze podnoszę tego auta do góry. No i lecisz, Mariusz! Próbujemy, hop! I może drugie powtórzenie? Nie, dobrze. No oczywiście nie odbywała. Zobacz tutaj, opony próbowałeś, nie dało się. Nie. Mariusz, ale tutaj papel, zaraz co? Nie ma tutaj za parę, no po co papel, co dzisiaj nie? Próbuj, próbuj! Hop! Jakieś tam boka słyszałem. Ale już możesz wstąpić na miejsce. Ciężkie? To jest ciężkie. Wszystko ciężkie, dobra, to dziękujemy ci. Wielkie brawa dla tego pana. Pójdę sił. Pożyczylibyśmy ci was, ale osiągnęło, podejrzewam, ze dwa razy. I lecimy do góry, hop! Proste plecy, o, próbuj, próbuj! Wszystko wali. Fajne upominki są. Fajne takie pamiątkowe puchary. Można się do Mariusza zapisywać. O, mamy już dwóch. Dobrze, do Mariusza się możecie, chłopaki, zapisywać. Dwóch panów, jeszcze trzech odważnych. No, na pewno są tutaj pieprzowie. Pokażcie, silne chłopy. Mamy już trzech. Dobrze, trzech jest. Jeszcze myślę, że dwóch, tak żeby była piątka. O, jeszcze dwóch. Mariusz, wasz tutaj, was tutaj. Janek, możesz przygotować się. Tutaj może stać sobie tak do publiczności, żeby widzieli jakie masz tutaj grimasy na twarzy. Gotowy? Lecimy. Minutka czasu, start. Mariusz tutaj będzie zbliżał tylko i wyłącznie poprawnie zaliczony. Dobrze, Krzysiu, gotowy? To lecimy. Czas, start. Minutka czasu. Jest, jedziesz, Krzysiu. Dwa, trzy i cztery. I wszyscy liczymy, drodzy Państwo, na jakiś dobry start. I lecisz, Artur. Minuta czasu do pobicia przypomina. Uwaga, żeby nie było, ale urwał. 36 powtórzeń przypominam do pobicia. Mateusz, gotowy? Lecimy. I lecimy, Mateusz, lecisz. 20 sekund za nami, 40 jeszcze przed nami. Dobra, Szymon, możesz się przygotować. Gotowy. Jedziemy, start. Minuta czasu. Pełen wyprost u góry. Pełen wyprost. No, więcej złapać tego uchwytu. Uchwytu bardzo dużej mierze decyduje o tym, kto podniesie, jak to nie. Dawaj, dawaj, kolego. Próbujemy. 60 kg. Prezes we dwójkę. Już w następnej kolejności. Lecisz, lecisz, góra, 60 kg. Kto to teraz, Dariusz? Artur. Teraz Artur, drodzy Państwo. Jedziesz, Artur. Cała dłoń ma być na tym niemożliwej konkurencji. Ale lecimy, Państwo, już. Powiem szczerze, że no jest to dzień, za takich poprzednią serię zaliczyli, to podnoszą sobie tutaj. 37,5 kg. Jest już coś dźwigać dla takich osób, które pierwszy raz zobaczymy, jak to się tutaj pieprzowie pójdzie. Nie zaliczono, tak? Trzeba chwilkę się u góry wyprostować. Spokojnie, panowie. No, ale jeszcze raz leciutko, bardzo dobry wynik, chłopaki. 7,5 dyszki.
chwilę. Na razie ma jeden pan, dopiero pan z siebie, gdyż kolega, który wszedł w ostatniej chwili dla... Będziemy się męczyć. Mamy tutaj taką oponkę. Uwadze. 340 kg belkę mamy. Za którą musimy męczyć się na zawodach. Czas stop. Lekkie objawy padaczki. Widzicie, ale to nic, to tak u każdego. Nie śmiej się. Mięśnie się trzęsą, drodzy Państwo, ponieważ są bardzo mocno napięte. 57 sekund za wami. Trzymamy jak najdłużej. Konkurencja zwana spacerem farmera. 50 sekund. Trzymaj. Ja ci powiem, jak minie minutka. Spokojnie, tutaj Szymon kiwa głową, że jeszcze siła jest. Dobra, minuta już minęła. Wielkie brawa dla Szymona. Podnosimy rywalizeczki jak najwyżej. Trzymamy jak najdłużej. Tak, i trzymamy. Tylko tam zaczynamy. Artur, jedziesz. Trzeba najpierw podnieść. Dobrze, lecimy. Czas start. I czas start. Ale skupiony. Leciutko się trzęsie. Trzymamy. Magnezja, kolego. Start, czas start. A ty sobie mączką nasmarowałeś tutaj? Najdłużej. Magnezją sobie ręce nasmarowałeś. Podnoś już do góry, ja waszą stopę. I start. Trzymasz, kolego, przyjmujemy jak najdłużej, ponieważ jeszcze za tobą będzie 63, 94. Czekaj, kolego, jeszcze tutaj poprawimy. Szymek, także walczysz o pierwsze miejsce. Minuta 0,4 wystarczy. Dobra, trzymamy. Czas start poszedł. Miejsce. 45 sekund znamy. Jeszcze 20. Jak się wydaje z boku, patrząc. Minuta. Mariusz tutaj podlicza punkty. Przygotuj się, drodzy Państwo, i lecimy o pierwsze miejsce walka. Janek start. I góra. Super, raz. Minutka czasu na tobą, Janek. Dla ciebie. Dwa, elegancko. Ja tutaj przytrzymam z tyłu stanę, żeby nic się nie stało, drodzy Państwo. Spokojnie. Cztery. 20 sekund za nami. 5. 6. No, drodzy Państwo, 6 idzie powtórzenie. 6. 8. 8. Dawaj, dawaj, jeszcze 8 sekund zostało. Dawaj jeszcze jedno. Tak, góra. 9.
9 powtórzeń. Teraz Państwo. Mogę Wam powiedzieć, że tak to się wygląda. Gotowy? Start! Jedziemy, minutka. Raz. Jedziemy. Dwa. 10 powtórzeń potrzebuje Szymon, drodzy Państwo, żeby wygrać tutaj. Trzy. Lecimy, drodzy Państwo, może jakiś doping od Was? Cztery. Dajesz, Szymon, dajesz. 5. 20. Jeszcze 4. 7. Zarzuć się na klatkę. 3 powtórzenia. 3, dawaj. 25 sekund. Dawaj. 8. Jeszcze 2. Zarzuć na klatę i wybij znów teraz. 9, jeszcze jest. 5. Jeszcze jedno i wybij. 10 sekund. Dawaj. Ostatnie. Idzie. Dobra, daj to. Organizatorzy również przygotowali tradycyjnie wieprza na dzisiejszą uroczystość. Już ten wieprz jest podawany, także jest kolejka duża. Każdy chce spróbować, no i posmakować akurat tego dania, które jest co roku tutaj podawane. A więc uczestniczymy dzisiaj w pięknej imprezie organizowanej już po raz 7 w miejscowości Wieprzów. Jesteśmy u źródeł jednej z najdłuższych rzek Polski, mającej długość 303 km. Należy podkreślić inicjatywę mieszkańców tej miejscowości, którym nie brakuje sił i energii, by taką imprezę zorganizować. W okresie letnim, kiedy jeszcze trwają żniwa, kiedy jeszcze trwa wiele prac na polach, w gospodarstwach. Proszę Państwa, taka impreza tutaj gromadzi bardzo dużo ludzi, tak jak będzie widać na filmie. Wszyscy się tutaj bardzo dobrze bawimy. Mamy wystawców sprzętu rolniczego, mamy producentów miodu, mamy również lokalną grupę tomaszowską. Mamy, tak jak widać, niedaleko profesjonalną chemię budowlaną, przedstawicieli, a więc no i mamy występy artystów naszych tutaj lokalnych i tych, którzy chcieli nas wesprzeć w organizacji tej uroczystości. Ewa Piwko-Witkowska, prezes lokalnej grupy działania Roztocze Tomaszowskie. Jesteśmy dzisiaj ze stoiskiem promocyjno-informacyjnym na Dniach Wieprza. Korzystamy z okazji takich większych imprez w regionie, aby promować lokalną grupę działania, aby promować wszystkie przedsięwzięcia, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można realizować. Przede wszystkim podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Takie imprezy są doskonałą okazją do tego, żeby spotkać ludzi, którzy mogą być zainteresowani takimi środkami, którzy mogą je wykorzystać na rozwój regionu. Mamy do wygrania nagrody. Osoby, które przychodzą do nas, korzystają z informacji, mogą wylosować taki wspaniały koszyk roztoczańskich wspaniałości, czyli olej, miody, nasze krówki też roztoczańskie. Myślimy, że jest to najlepszy prezent, jaki można otrzymać, dlatego że to są nasze lokalne produkty. Panie mam coś mówić? Widzę pięknie, pan tam przed tym tańczył, to pan rozgrzany jest na pewno. Jednak chyba się pan da namówić. Czy na oponie pan już podjeżdżał, nie jest to samo spodnie, tak to na pilku. Dobrze, jeszcze tutaj tylko plac boju do naszych... Dobrze, to jest odjaśnia, taki specjalny odpowiednik. No widzicie, to sobie zrobiliśmy raz z Mariuszem. Kasia, gdzie się chodzi? Kasia, gotowa? Zresztą czas start! Uwaga, teraz sobie wygląda stopy, żeby coś się nie wbiło, ponieważ buty są zdjęte. Kasia, jak najszybciej, jak najszybciej, ponieważ jest to konkurencja.